bardzo serdecznie. Z tej strony Song AF. Dzisiaj będzie materiał nie z siłowni, lecz z zabawy w tej topar. O ile uda mi się nagrać, to nagram przejażdżkę na Royal Coasterze. O ile kurwa telefon mi nie wypadnie. Tego czarnie szukam. A także jedziemy, zobaczymy, co się uda nagrać. Mam nadzieję, że uda się nagrać dużo. Oczywiście zobaczymy, co Katarzynka da radę nagrać. To od niej zależy w sumie, co nagram, co nie nagram. No i co, jedziemy. Mamy jakieś 15 km do pokonania. Pogoda, że tak powiem, nie dopisuje, ale nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Prawdopodobnie lepiej już nie będzie. Końca wakacji, więc trzeba skorzystać z takiej pogody, nawet jak dzisiaj, i sobie się zrelaksować, pojeździć, poskakać i tam zrobić wszystko, co można. Więc to było na tyle. Za chwilę zobaczycie kolejną część relacji State of Bar. Wiesz, kto na lokal wjechał klęk. Dam się im pokochać, będą nosić mnie na rękach jak onegdaj. Może bardziej wsparcie swag mam i leję jak nektar. Leci okejka, ej cicho ej to, ej leci kolejka. Robimy rzeczy nie dla dzieci, see you later. I lubię towarzystwo dziewczyn w stylu Tatum. I my bujamy wiosną, kiedy nasza jest DJ-ka. Wychujamy leszczy, kiedy na salę DJ gra. Ty leci po następny swag, zaległy lej nam. Hej now, na hej now. Kolejną kolejkę będę jelał, jelał. To ma trochę jeja, jeja, nie ja. Nie pytaj o to DJ-a i o Enea. A ten tu to jest ten deja. MWJ prezentu i TD-a. Ubieram okulary hi-fi. I wear my sunglasses at night. Zabieram tą kasę i haj. I twerk jak pan Jacek gra. Twerk, twerk, jak pan Jacek gra. Twerk, twerk, jak pan Jacek gra. Twerk, twerk, jak pan Jacek gra. Twerk, jak pan Jacek gra. Twerk, 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 jak pan Jacek gra. I biba trwa, miła ma, a wi wa wa. Szanuję to, jak się będziesz tu wiła tak. I dla mnie w pierwszym rzędzie tańcz. Lubię jak tyłeczkiem sześć. Bounce. Jeszcze nikt mają tutaj pauz me. Wow, a in the house me. I może ktoś tu grał za inne hajsy. Dzisiaj klub jest nasz, jest full, a inne kamzyt. To ten sam system, znany w branży. Daje nam system, daje nam żyć. Ale ty tańczysz, ej, gramy rapsy. A ty tańczysz, I'm the master. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Song AF. Dzisiaj chciałbym wam przekazać kilka informacyjnych rzeczy odnośnie też mojego, jakby najbardziej odnośnie mojego przyjazdu do Polski. Przylatuję do Polski 4 września. Będę cały tydzień w okolicach właśnie Krosna, znaczy będę w Krośnie tak naprawdę trenował. Jeżeli ktoś z was jest z Krosna, okolic, to dajcie po prostu znać, gdzie jest najlepsza siłownia według was. Jeżeli macie jakiś taki większy wgląd, byliście na kilku siłowniach w Krośnie, w okolicach, to po prostu napiszcie, gdzie jest, gdzie najlepiej się wybrać. Można powiedzieć, dzień po przylocie już będę dostępny, będę też chciał jechać na siłownię, zrobić jakiś materiał i tak dalej. Dokładnie będę wam też, jakby będę informował was na Facebooku, gdzie będę, na jakiej siłowni, w jaki dzień. Też akurat, jeżeli byście mi napisali, jakaś osoba by napisała mi, że trenuje tam, jedna osoba mi napisała, że trenuje gdzie indziej, to też jakby większego problemu nie będzie. Mogę akurat być na tej siłowni, na tej, możemy się, że tak powiem, ustalić, w jeden dzień będę akurat na tej, drugi na tej.
akurat nie skupiam się, że będę na jednej siłowni, jeżeli nikt nie napisze, to po prostu będę trenował na jednej siłowni gdzieś, że tak powiem, najbliżej, gdzie, że tak powiem, będę miał jakiś tam utrudnień i tak dalej, po prostu będę na tamtą siłownię jeździł. Więc 4-10 września będę w Polsce, więc zapraszam do, znaczy tak mówię, oczywiście, jeżeli chcecie, żebym był, czy jeżeli chcecie ze mną potrenować, pogadać, będzie taka okazja, będzie lepsza możliwość, bo będziemy mogli się, że tak powiem, dogadać w cztery oczy na każdy temat. Wiele osób mi pisze z różnymi problemami, pytaniami, na które nie mogę jakby odpowiedzieć przez Facebooka. Jakieś tam mam swoje jakby zasady, że na niektóre rzeczy po prostu nie odpisuję, nieważne z kim piszę, także tutaj zasada jest jedna dla wszystkich, nieważne czy to jest znajomy, czy nie. Będzie tak okazja, żeby porozmawiać w cztery oczy. Oczywiście wszystko jest jakby darmowe, tak, no tutaj nie będę brał od was żadnych pieniędzy za jakiś tam trening. Jeżeli będzie więcej osób, to trenujemy po prostu większą ilością osób, tutaj nie ma problemu. Jeżeli ktoś zaczyna trenować, też nie będzie problemu, żeby po prostu wdrożyć taką osobę do treningów. To też się nie obawiajcie, że nie wiem, zaczynacie trenować. Zaczynacie, albo dopiero to jest jakiś wasz początek, nie wiem, rok, dwa treningu. Też nie bójcie, piście, możemy zawsze potrenować. No, zdarzyło się kilka osób, które akurat bały się do mnie napisać o trening, bo akurat nie wiedziałem, czy dadzą sobie radę. No tak mówię, ja nie będę też trenował takiego treningu, jaki ja robię, tak, jeżeli osoba jest, że tak powiem. Oczywiście będziemy robić trening jakiś tam mój, wymyślony w dany dzień, ale będziemy po prostu robić trening na tyle. Oczywiście będę robił maksymalnie, na ile będę mógł. Po prostu was będę, że tak powiem, was będę wyciskał maksymalnie to, co możecie z siebie dać, więc to nie jest też tak, że będziecie robić ciężarami w ogóle, którymi nie jesteście w stanie nawet zrobić. A też, że tak powiem, nie skupiajcie się na to, że nie wiem, że ja na przykład będę podnosił dwa razy więcej, czy coś, to właśnie nie o to chodzi. Ogólnie raczej bym się tutaj skupił w kwestii jakby dowiedzenia się nowych rzeczy, skorzystania z tego czasu. Może coś się dowiecie nowego, może wam w czymś pomogę. Akurat też kilka osób do mnie pisało, kiedy będę w Polsce, akurat kiedy będę w moich okolicach. Kiedy będę w moich okolicach, bo akurat ostatnie wizyty w Polsce były, można powiedzieć, na drugim końcu Polski, więc też oczywista sprawa, że no nikt, to że jestem w Polsce, no oczywiście, no jestem bliżej niż tutaj w Irlandii. Ale też no, nikt nie będzie specjalnie pokonywał 700 km, żeby ze mną zrobić trening. A to wrzesień, akurat początek września, to też jakby powrót do rzeczywistości, praca, można powiedzieć, wszystko się przewraca do góry nogami i akurat czas, który był, akurat ucieka. Zdaję sobie tę sprawę, że wiele osób może z tego przez to nie skorzystać. No ale takim punktem priorytetowym jest to, żebyście się po prostu jakby, nie wiem, nie czaili z zapytaniem, tak jak chcecie, no nie ma problemu, to nie ma znaczenia, czy macie, czy mnie znacie, czy akurat kojarzycie mnie tylko jakby czy jesteście z mojej na przykład miejscowości, ale nigdy w ogóle nie rozmawialiśmy nawet. Tak jak mówię, jestem otwarty na każdą osobę, nieważne, nie jest istotne doświadczenie, czy ktoś trenuje rok, czy ktoś trenuje, nie wiem, mniej niż rok, ktoś trenuje, nie wiem, bardzo długo, to nie ma znaczenia. Akurat będę. Oczywiście też ten przyjazd do Polski to nie jest jakby związany, nie jest priorytetem. Też jakby kontakt z wami i spotkanie się z jakimiś osobami, tylko po prostu jestem w Polsce jakby prywatnie. Jestem w Polsce prywatnie, totalnie prywatnie. Będę oczywiście w
chciał, jeździ na siłownię. Przy okazji robi też materiał. Więc jakby to wszystko się wiąże w taką całość, że mogę jakby poświęcić te dni, ten czas treningowy też dla was. Nie, tak powiem, nie biorąc za to nic. Możecie z tego jakby skorzystać. Czy ktoś będzie chciał skorzystać, czy nie, no to...